comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes, comme elles sont belles Israël, comme elles sont belles tes tantes. Zawsze kiedy dotychczas słuchałem tej perykopy Jonaszu, jego posłanie do Niniwy, przychodziły mi do głowy różne dywagacje, różne rozmowy, artykuły na temat historyczności Księgi Jonasza. Czy to mogło być? Dlaczego tak zostało napisane, że przecież nie ma takiej ryby, która mogłaby człowieka połknąć, że człowiek nie mógłby w takiej rybie przetrwać trzy dni? Jak to możliwe, żeby żydowski prorok mógł zostać posłany do obcego państwa, które nie znało Boga Jahwe, nie uznawało Go? Że to państwo w ogóle takie nie istniało, tak miasto, tak wielkie, trzy dni drogi. Ileż to musiałoby mieć kilometrów? Starożytność nie zna takiego miasta. Ile takich rozmów, dywagacji sztucznych. Dzisiaj dla mnie ta księga, to wydarzenie nabiera zupełnie nowego wymiaru, bardzo egzystencjalnego, życiowego. W perspektywie tych miast, które są niszczone na Ukrainie. Dlaczego tak się dzieje? Też przecież ci ludzie słuchali tego głosu wcześniej, później. Słuchali opowieści o proroku Jonaszu. Czy kiedykolwiek to słowo dotarło bardzo głęboko do nich? Był czas pandemii. Z jakimi owocami się ta pandemia wiązała? Pamiętam artykuły w niemieckiej prasie chwalące się tym, że dostawy czy możliwości dojścia do pornografii zwiększyły się 40-60%, że to teraz było dobrodziejstwo, które portale pornograficzne serwowały biednym ludziom uwięzionych w domach, żeby dać im szczęście, wyjście z tego stanu izolacji, zapomnienie o trudnościach. Miasta dzisiejsze są miastami, gdzie kwitnie grzech. I to nie mówię teraz w tej perspektywie, żeby oskarżyć Kijów, Charków czy miasto Ukrainy, bo zupełnie nie o to chodzi. Kiedy do Chrystusa przychodzą ludzie i pytają się, dlaczego tak się dzieje, że teraz wieża spadła w Siloam, zabiła ludzi pobożnych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Piłat podczas ofiarowania w świątyni zmasakrował pielgrzymów, a więc pobożnych ludzi, do tego stopnia, że ich krew zmieszała się z krwią ofiar, które składali? Dlaczego? Chrystus nie wchodzi w tą dywagację. Mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, możemy też jako ludzie wierzący zajmować różne stanowiska, chronić się w tym ciepełku, że u nas się to nie stanie, bo przecież jesteśmy w NATO, oni nie byli w NATO, że nie jest tak źle. Nie wiem, cokolwiek każdy z nas dzisiaj przeżywa, ale ta księga staje się księgą życia na dzisiaj, gdzie Chrystus mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. My dzisiaj, ja mam możliwość nawracania się. Ta cała sytuacja świata, kłamstwo płynące ze wschodu i zachodu, zło, które się rozlewa wszystkimi kanałami możliwymi, mediami, niemediami, to wszystko wzywa mnie do nawrócenia dzisiaj. Patrzę na mieszkańców Niniwy, czy byli, czy nie byli. To ma naprawdę mniejsze znaczenie, bądź go w ogóle nie ma dla mnie dzisiaj, że ja dzisiaj staję przed tą możliwością, którą oni wykorzystali,
że weszli w nawrócenie. I to bardzo konkretnie. Ogłosili post, oblekli się w wory. Od najmniejszego do największego. Wszyscy uwierzyli w słowo proroka Jonasza. To nawet nie wiemy, co im głosił. Ale my dzisiaj wiemy, bo Chrystus mówi w Ewangelii o tym, że tu jest coś więcej niż Jonasz, że my już znamy orędzie, z którym Jezus przyszedł. Znamy kerygmat, to głoszenie, że Chrystus wzywa od nawrócenia od samego początku. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. I potem szczegółowo wyjaśnia, na czym to Królestwo Boże polega. Że to jest wejście Boga w historię, że dał nam kazanie na górze, że wzywał nas do nawrócenia, że ostatecznie sam przeszedł pierwszy tą drogę nawrócenia, którą my mamy iść, wchodząc w krzyż, wchodząc w śmierć, wchodząc w umieranie na krzyżu. My możemy przyjąć tą Jego opcję. My możemy przyjąć tą Jego miłość, którą miał On do nas, grzeszników. I teraz dać tego znak. Mocny znak. Jaki znak mogę chcieć dać dzisiaj, jutro? Nie wiem, kiedy to słowo do mnie dotrze. Może nie dotarło dzisiaj rano do mnie. Może słuchasz tego teraz i pytasz się, dobrze, co mam robić? I słowo jest bardzo konkretne. Wejdź w post. Oni weszli w post bardzo mocny. Niech się nie pasą, niech nie piją wody, nawet ludzie i zwierzęta, trzoda i bydło. Mogę sobie zrobić dzisiaj, może jutro, jeśli nie zacząłem dzisiaj, taki post. Bez chleba i bez wody, bez niczego. Żeby prosić Boga o nawrócenie mojego serca, serca tych, z którymi żyję, serca tych, którzy dzisiaj nie niosą pokoju, ale wojny. Że to jest ten oręż, który my dostajemy jako chrześcijanie do ręki. Oręż, jeśli w to wierzę, o wiele mocniejszy niż te armaty i czołgi. Post, modlitwa, jałmużna. Chrześcijanie, czytałem to niedawno, że podjęli też taką praktykę, którą mieli Żydzi, praktykę postu, żeby pościć od rana do godziny 15, nie jedząc i czasem i nie pijąc, albo przynajmniej o chlebie i wodzie, do 15 godziny, czyli do momentu śmierci Chrystusa. Kiedy Chrystus umarł, to tak jak Dawid po śmierci dziecka, mogli wejść już powoli w zmartwychwstanie. To było trochę w opozycji do Żydów, którzy pościli do wieczora, do zapadnięcia zmroku, że to był ten cały dzień, bo wraz ze zmrokiem zaczynał się nowy dzień, więc od rana do zmroku pościli. Myślę, że nie znam się na tym, ale chyba ten cykl podjęli też muzułmanie, bo oni tak naprawdę to, co zrobili, to skopiowali, czy przenicowali, przekręcili Stary Testament, czy pewne zwyczaje chrześcijańskie, żydowskie. I oni mają ten Ramadan, kiedy nie jedzą w ciągu dnia, jedzą po zachodzie słońca. Cokolwiek. Pan Bóg do każdego z nas mówi inaczej. Inaczej będzie pościć dzisiaj, nie wiem, zwykły chrześcijanin, może inaczej mnich, może inaczej kobieta, która dzisiaj urodziła dziecko, dziewczynkę, może inaczej ta, która nosi pod sercem swoje dziecko, może inaczej jej mąż. Każdy z nas ma tą swoją drogę, ale żeby zrobić to pozytywne nastawienie, żeby do nas dotarła ta konieczność nawrócenia, bo pod to ma post nas podprowadzać. Konieczność mojego nawrócenia, nie innych, mojego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swego złego postępowania i ulitował się Bóg i nie zesłał niedoli, który im zagroził.
I na koniec jeszcze jedna myśl. Święty Jan w swojej Ewangelii cytuje słowa Chrystusa, rozmowę, która się odbyła w Kafarnaum, gdzie Żydzi rzekli do Chrystusa: jaki uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i uwierzyli Tobie? I Chrystus mówi im, że da chleb z nieba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jaki znak dzisiaj daje Chrystus wobec nas? Znak Eucharystii, chleba przemienionego. Też post jest tym, który zamyka nas trochę z naszej własnej woli, z naszego postanowienia, zamyka nas na ten pokarm fizyczny, na chleb, ten powszedni, codzienny, którym jesteśmy żywieni ostatecznie przez Pana Boga, ale otwiera nas na Eucharystię, na mszę świętą, że to jest to coś, co daje życie. Chrystus zaprasza nas do Eucharystii, że to jest ten post, który może być przełamany, to jest ten pokarm, którym mogę się sycić do woli. Temu ma też służyć ta wstrzemięźliwość przed Komunią Świętą, otworzyć nas na ten chleb, żebyśmy niejako nie z marszu przyjmowali ten chleb, że już to samo zastanowienie, ten czas, tej krótkiej w końcu godziny, żeby nas otworzył na Eucharystię. Na ile ja zaryzykuję dziś, jutro, żeby się posilić tym chlebem, żeby się naprawdę sycić nim. Pandemia, wojna, ludzi od Kościoła. Nie przyprowadziła ich do Kościoła, ale ich od tego Kościoła odwiodła. Czy my będziemy mieć postawę totalnie odwrotną? Przylgnięcia z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił do Chrystusa, do wspólnoty, do Eucharystii, do Słowa. Że to jest to coś, to jest ten wkład, który ja mogę włożyć, żeby historia tego świata potoczyła się inaczej, niż się toczy do tej pory.